Zbigniew Wodecki spogląda z góry na Katowice już od jakiegoś czasu, ale dzisiaj mural przedstawiający autora wielu przebojów został oficjalnie odsłonięty. W uroczystości wzięły udział córki artysty, które stwierdziły, że autorzy muralu bardzo dobrze odwzorowali wizerunek ich ojca. Łukasz Kądziołka. Trudno znaleźć osobę, która nie kojarzy tej twarzy. Do Wodeckiego mi przypomina piosenkarza. Nawet jeśli ktoś ma wątpliwości, to jednak Zbigniewa Wodeckiego trudno pomylić z kimś innym. Nic dziwnego, że jego portret na ścianie przy ulicy Tylnej Mariackiej zbiera same pozytywne recenzje. I postać, i mural. Przepiękna rzecz. Podoba się nie tylko przechodniom, ale również bliskim artysty. To jest pięknie wykonany, bardzo starannie, a poza tym jest wesoły, śliczny, świeży, taki życzliwy, otwarty. No i tak z duszą do człowieka właśnie. No taki, jaki ten. Taki, jaki był, tak. Dzisiaj oficjalnie odsłonięto mural, który podziwiać można już od około miesiąca. Sami twórcy również są zadowoleni z finalnego efektu. Mamy tutaj przed sobą prawie 300 metrów kwadratowych. Każda ściana jest inna tak naprawdę, ponieważ znaczy to nie jest nasz pierwszy mural, ale za każdym razem, kiedy wchodzimy na rusztowanie, pomimo tego, że już mamy metody pracy stworzone, to ja mam wrażenie, że zaczynamy od początku. Twórcy chcieli pokazać, że Wodecki był człowiekiem orkiestrą. Mimo popularności nie był też gwiazdorem. Ale absolutnie normalny człowiek, poza tym świetny muzyk oczywiście, znakomity muzyk. A przy tym świetny, normalny człowiek kochający muzykę i swoją pracę. Wiele osób zastanawiało się, skąd pomysł na taki portret akurat w Katowicach. Dla rodziny nie jest to dziwne. Ojciec grał w Katowicach cały czas, bardzo często. Przecież w Katowicach odbyło się OFF festiwal, na którym właściwie odbyła się premiera płyty tej pierwszej, która potem przez Miczów została rozegrana i na OFF-ie byliśmy wszyscy całą rodziną. Rzuć to wszystko co złe zabrzmiało w Katowicach. Bywał tu również w czasach, gdy dopiero kształcił się muzycznie. Jego ojciec był pierwszym trębaczem Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach. To miasto było dla Zbigniewa Wodeckiego ważnym miejscem, a teraz przypomina o tym jego mural.